Auta sportowe lub usportowione kupuje się głównie przez pryzmat frajdy z jazdy. I właśnie ona łączy ze sobą wszystkie 12 modeli, jakie wzięły udział w naszym porównaniu. Inaczej zestawienie malutkiej 160-konnej Mazdy MX-5 w 605-konnym Audi RS6 Avant Performance mijałoby się z celem. Specjalnie dla nas za ich kierownicą zasiadł kierowca rajdowy. Trzykrotny mistrz Europy, czterokrotny mistrz Polski Kajetan Kajetanowicz. Popularny Kajto to jeden z najbardziej utytułowanych polskich kierowców w historii. Między startami, swoim doświadczeniem i umiejętnościami wspiera redakcję tygodnika Motor, sprawdzając dla nas samochody. I to on ocenia frajdę z jazdy. Audi RS6 Performance ma stały napęd na 4 koła z centralnym mechanizmem różnicowym. Testowany egzemplarz wspomaga opcjonalna szpera z tyłu, która w zakręcie kieruje więcej mocy na lepiej dociążone zewnętrzne koło. Silnik rozwija aż 605 koni mechanicznych i momentalnie wkręca się na wysokie obroty. Ale jest też ciężki i wypycha przód auta na zewnątrz zakrętu. Na torze Audi nie pomaga ogromna, sięgająca 2 ton masa oraz zawieszenie, które nawet w najbardziej sportowym trybie pozostaje w miarę komfortowe. Napęd BMW X4 wyraźnie preferuje tylne koła, a układ Performance Control kieruje więcej mocy na to lepiej dociążony z nich. X4 prowadzi się niemal jak auta tylnonapędowe. Niemiecki SUV ma dobry rozkład mas i daje się z łatwością ustawić w zakręcie poprzez samododanie lub odjęcie gazu. Pomagają w tym aktywne zawieszenie, precyzyjny układ kierowniczy, szybki automat oraz kipiący mocą silnik, gdyby nie wysoko położony środek ciężkości, ale i tak swoimi możliwościami przebija 99% SUV-ów na rynku. RS ma napęd 4x4 korzystający z 2 sprzęgieł przy tylnej osi. Maksymalnie trafia do niej 70% momentu obrotowego, a na poszczególne koło do 100% tej wartości. A to sprawia, że tylna oś jest wręcz dociskana do środka zakrętu. 350-konny silnik i procedura startowa to recepta na szybkie sprinty z miejsca. RS do 100 km na godzinę rozpędza się w 4,9 sekundy. Ford najbardziej słynie z trybu jazdy drift, którym wyjątkowo chętnie zamiata tyłem. RS prowadzi się przewidywalnie i ma bardzo bezpośredni układ kierowniczy. Niestety, jego zawieszenie wyłapuje wszelkie pofałdowania asfaltu, powodując wzdłużne bujanie. Ważący niemal 2,5 tony Jeep zdaje się zupełnie nie nadawać na tor. Potężny silnik o pojemności aż 6,4 litra dodaje temu SUV-owi skrzydeł. Dzięki temu na torze SRT ląduje w połowie stawki. W trybie sportowym zawieszenie staje się tak sztywne, że Jeep w ciasnych zakrętach unosi oba wewnętrzne koła. Jeep nie męczy pod sterownością i rewelacyjnie hamuje, przynajmniej dopóki hamulce się nie przegrzeją. Roadster Mazdy to auto proste, ale dopracowane. Wrażenie robi już świetny mechanizm ręcznego składania dachu. W najmocniejszej odmianie ten japoński model korzysta z 2-litrowego silnika wolnosącego, bardzo żywiołowego już przy niskich obrotach i z łatwością wkręcającego się na te najwyższe. Skrzynia biegów ma wyjątkowo precyzyjny mechanizm, a przy tylnej osi pracuje prawdziwa szpera, która pozwala na zabawę poślizgami. Sprzyjają temu też dość wąskie opony i niewielka masa własna. MX-5 całkiem dobrze neutralizuje nierówności w jezdni, ale na pofałdowaniach jego nadwozie wpada w delikatne drgania. Potęga na kołach. 4-litrowy silnik z 2 turbosprężarkami wytwarza aż 700 Nm momentu obrotowego, trafiającego wyłącznie na jedną oś. I ma to swoje konsekwencje przy każdym dodaniu gazu. W
C63S jest wręcz stworzone do zamiatania tyłem, co czyni nad wyraz chętnie nie tylko przy niewielkich prędkościach. Ale po wyłączeniu wszystkich systemów i przełączeniu się w tryb race, ten Mercedes nie próbuje zabić kierowcy. Moment uślizgu tylnej osi następuje w nim bowiem tak płynnie i w tak wyczuwalny sposób, jakby silnik wytwarzał połowę newtonometrów mniej. Ale najlepszy i tak pozostaje jego dźwięk, który wręcz uzależnia. Barwą przypomina nadlatującą eskadrę myśliwców z II wojny światowej. Silnik Mini JCW ma niekończącą się chęć do nabierania obrotów. Sprawnie napędza auto już od 1200 obrotów na minutę i nie traci tchu aż do odcinki. Świetnie współgra z nim sportowy automat, który szybkością zmian biegów nie odbiega od konstrukcji dwusprzęgłowych. Sztywne zawieszenie sprawia, że Mini nie przechyla się przesadnie w zakrętach i bardzo dobrze znosi nagłe zmiany kierunku jazdy. Pewnym problemem brytyjskiego malucha jest jednak spora masa. Mini waży 1220 kg, czyli o 15 kg więcej niż dłuższy o niemal 40 cm Peugeot. Choć to najlepiej wykończone, najcichsze i najbardziej komfortowe wydanie jego w 8-letniej historii, GTR na co dzień to auto męczące. Przy manewrach z kierownicą trzeba się siłować. Obsługa jest skomplikowana, a zawieszenie słabo tłumi nierówności. I ta skrzynia, która w trybie automatycznym na kickdown każe czekać wieczność. W odróżnieniu od przekładni Porsche 911 nie potrafi zbić na przykład siódemki na drugi bieg, tylko po drodze musi zahaczyć o kolejny. Ale na torze niezbyt lekki GTR czuje się jak ryba w wodzie. Ma fenomenalny układ przeniesienia napędu, sprawną skrzynię i silnik eksplodujący mocą. Jak każdy GTR wcześniej, cierpi jednak z powodu układu kierowniczego za bardzo izolującego kierowcę od drogi. Gdyby nie 18-calowe koła i podwójny wydech, ciężko byłoby zorientować się, że to wersja GTI. Na co dzień w tym aucie pozostaje tak cicho jak w zwykłym kompakcie, a dość sprężyste zawieszenie przyzwoicie rozprawia się z nierównościami. W 308 GTI rozczarowują długie drogi niezbyt precyzyjnego lewarka, ale przynajmniej on pozwala na szybkie wbijanie biegów. To francuskie auto wyróżnia się dużymi chęciami do dynamicznej jazdy, plus za sportowy mechanizm różnicowy typu torsen przy przedniej osi. Środek ciężkości Caymana jest położony bardzo nisko na wierzchni. Nie dość, że samo auto jest bardzo niskie, ma płaski silnik typu boxer, a jego ciężar nie zalega nad przednią albo tylną osią. Dzięki temu Porsche okazuje się wyjątkowo zwinne, w szybkich łukach nie zaskakuje ani pod, ani nad sterownością, a tor jazdy można w nim wybierać wręcz z zegarmistrzowską precyzją. 350-konny silnik zapewnia Caymanowi świetne osiągi, ale i tak nie jest w stanie wykorzystać w pełni możliwości zawieszenia. Porsche spokojnie poradziłoby sobie ze znacznie wyższą mocą. Co ciekawe, mimo wręcz fenomenalnego zachowania na torze, auto okazuje się całkiem komfortowe i nie wymaga od kierowcy nadzwyczajnych umiejętności. Konstruktorzy GT86 nie starali się uczynić tego modelu jak najszybszym w zakrętach. Tu motywem przewodnim była radość z jazdy. I faktycznie przejażdżka za niedużą kierownicą Toyoty sprawia mnóstwo przyjemności. Dobry rozkład masy, tylny napęd i niezbyt szerokie opony sprawiają, że w GT86 każdy może poczuć się jak król driftu. Na krętym torze testowym widać, jak projektanci świetnie wywiązali się ze swojego zadania. Mało tego, Toyota zaskoczyła niezłym wynikiem na torze. Pokonała go z 7 czasem na równi z 3-krotnie mocniejszym Audi RS6. Silnik chętnie wkręca się na wysokie obroty, gdy wskazówka obrotomierza minie wartość 5000. S60 Polestar niedawno otrzymał niewielki, dwulitrowy silnik w miejsce większego, sześciocylindrowego. Wyposażony w turbosprężarkę i kompresor, pełnię możliwości rozwija powyżej 3000 obrotów na minutę i swobodnie wkręca się na czerwone pole. Ośmiostopniowy automat z jednej strony szybko zmienia biegi, a z drugiej na kickdown każe czekać trochę czasu i szarpie. Napęd 4x4 korzystający ze sprzęgła Haldex zapewnia dobrą trakcję. Natomiast bezpośredni układ kierowniczy daje dość rozmyte pojęcie o granicy przyczepności.
Na czasach okrążeń cień położyła pora roku, podczas której przeprowadziliśmy porównanie. Przełom jesieni i zimy sprawił, że część aut wyposażono w opony zimowe, a część pozostała na letnich, odznaczających się lepszą przyczepnością. Ale ocena frajdy z jazdy, o którą w samochodach sportowych rozbija się tak naprawdę wszystko, nie była już zależna od opon.